Reformacja we Francji w XVI wieku nie przebiegała gładko i spokojnie. Na linii protestanci-katolicy mocno iskrzyło. Pod koniec wieku stoczyli ze sobą kilka wojen. W latach 30. w protestantach narastała frustracja. W Niemczech i Szwajcarii sprawa święciła triumfy. Jednak we Francji wszystko szło jak po grudzie. Aby nadać sprawie impetu, postanowiono śmiało zaatakować Rzym, krytykując mszę, która budziła wiele emocji. Opracowano więc broszurę na ten temat. Zdaniem niektórych napisał ją Farel w Szwajcarii, według innych zaś Antoine Marcourt. Broszura miała tytuł Prawdziwe artykuły na temat okropnych, wielkich i gorszących nadużyć mszy papieskiej, wymyślonej specjalnie przeciw świętej wieczerzy naszego Pana, jedynego pośrednika i zbawcy. Przywódcy francuskiego ruchu spotykali się, aby omówić, jak ją wykorzystać. Niektórzy zarzucali, że jest zbyt ostra i bezpośrednia i wyrządzi więcej złego niż dobrego. Inni nie mieli zastrzeżeń. W głosowaniu zdecydowano, że zostanie wykorzystana. Rozesłano ją po całej Francji, trafiła do każdego miasta i wsi. Postanowiono, że plakaty z jej treścią zostaną 24 października 1534 roku wywieszone w całym kraju. Zamiast jednak nadać reformacji rozpędu, ten gorliwy, lecz źle obliczony krok przyniósł zgubę nie tylko sprawcom, lecz także protestantyzmowi w całej Francji. Jeden z plakatów przybito na drzwiach komnaty króla, który rozwścieczony oświadczył: chwytać bez wyjątku każdego podejrzanego o herezję, wyplenię ich wszystkich. Katoliccy przywódcy dostali nareszcie pretekst do wytępienia protestantów. Ujęto ubogiego zwolennika protestantyzmu i kazano wskazać wszystkie domy współwyznawców w Paryżu. Pod groźbą śmierci zdradził współbraci. Oprawcy, idąc z nim ulicami Paryża, aresztowali po kolei protestantów. Potem więzili ich, torturowali i zabijali. Z miasta pouciekały setki Paryżan z wszystkich sfer. Profesorzy, akademicy, książęta, rzemieślnicy. Kościół katolicki był zdumiony, że w Paryżu żyje tylu protestantów. Czołowi reformatorzy francuscy musieli uchodzić. Znaleźli schronienie w Genewie w Szwajcarii. Stąd też posyłano do Francji z powrotem pastorów i w ciągu 40 lat było tam już około 2 milionów protestanckich hugenotów i 1250 zborów. Kolejnym ciosem dla reformacji we Francji była noc świętego Bartłomieja. Z kraju znów wyjechało wielu mieszkańców. W tymi kolejnych prześladowaniach Francja za każdym razem traciła znakomitych kupców i rzemieślników. Na własne życzenie ograbiała się ze znakomitych fachowców. Szwajcarskie zegarmistrzostwo stworzyli w dużej mierze zbiegli francuscy hugenoci. Z tego okresu historii możemy się nauczyć, że nie wystarczy mówić słuszne rzeczy. Ważne jest również to, kiedy oraz w jaki sposób to robić. Samo mówienie prawdy to za mało. Plakaty rozwieszone we Francji mogły mówić prawdę o mszy i wskazywać faktycznie błędne poglądy, ale ich rozwieszenie było nieprzemyślane i wyrządziło więcej szkody niż pożytku. Obyśmy byli mądrzy w dzieleniu się prawdami biblijnymi, byli wrażliwi na uczucia innych. Obyśmy swymi metodami i słowami nie zrażali ludzi, lecz ich zjednywali.